która jest przy granicy z Czechami. Ona dostała rok temu wznowienie koncesji i do tej wznowionej koncesji trzeba było opracować nowy operat środowiskowy oddziaływania tej elektrowni na środowisko naturalne. I te środowisko naturalne w obrębie ich oddziaływania były nie tylko tereny polskie, ale również sąsiadujące tereny czeskie. Myśmy nie dopełnili należytej staranności i nie dogadaliśmy się ze stroną czeską. Skutkiem tego Czesi wysłali pozew do Trybunału Konstytucyjnego o odszkodowanie, no i zapadł jednoznaczny wyrok Trybunału bez możliwości odwołania, że polska kopalnia Turów w Bogatyni ma płacić dziennie 2 miliony odszkodowania za szkody wyrządzone poprzez eksploatację węgla kamiennego w Turowie. Proszę Państwa, to jest przykład kolejny, że gdziekolwiek polski rząd czy inwestuje, czy przygotowuje prawo, to wszystko skutkuje bardzo negatywnymi skutkami, które mają bezpośrednie przełożenie na ubóstwo naszych obywateli. Gdyby tak się stało, proszę Państwa, że rzeczywiście w niedługim czasie zostaną w związku z zaakceptowanym przez polski rząd pakietem klimatycznym i pakietem zimowym, tu tylko przypomnę, że pakiet zimowy ma doprowadzić nas do neutralności środowiskowej, emisyjnej, zerowej w 2050 roku, ale żeby to w Polsce zrobić, to my mamy za 4 lata zamknąć dziesiątki naszych bloków energetycznych małej mocy, tak zwanych dwusetek, bo one nie spełniają warunków BAT-owskich, czyli Best Available Techniques, czyli jakby nie spełniają norm emisyjnych. Proszę Państwa, dzisiaj, gdyby tak się stało, to przy zostanie wyłączonych kilkanaście gigawatów mocy, to Polska zostanie całkowicie bez energii elektrycznej i to, co się robi w ostatnim czasie niby na siłę i z dużą dynamikę, uruchamia się elektrownie, uruchamia się produkcję prądu z OZE, czyli z farm wiatrowych i z farm słonecznych, ale proszę Państwa, dzisiaj już wybudowano w ostatnim okresie takie zrobione przyspieszenie, że dzisiaj polskie sieci energetyczne, czyli linie przesyłowe, nie mogą już przyjąć, są problemy z przyłączeniem tych źródeł energii do sieci, więc jest jakby zablokowana cała sieć. No proszę Państwa, grozi katastrofa i dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość będzie pod wielkim pręgierzem społecznym za doprowadzenie najważniejszego sektora paliwowo-energetycznego do takiej katastrofalnej sytuacji. Wynikiem tego i te wszystkie koszty siłą rzeczy będą musiały być przeniesione na małe i średnie przedsiębiorstwa z kapitałem polskim i na gospodarstwa domowe. Bo dzisiaj już Prawo i Sprawiedliwość jeszcze rok temu mówiła, że te podwyżki prądu, które będą, to żeby nie doprowadzić do ubóstwa energetycznego, to będą duże rekompensaty dla odbiorców indywidualnych, czyli rodzinnych gospodarstw domowych. Zamiast tych rekompensat, proszę Państwa, będą gwałtowne podwyżki prądu. Dzisiaj odbiorcy indywidualni są w tak zwanej taryfie G. Jest to uregulowane przez Urząd Regulacji Energetyki i dzisiaj już mówi się o konieczności uwolnienia tych cen, bo ta cena zawsze była regulowana. Wcześniej Urząd Regulacji nie pozwolił na gwałtowne wzrosty, a teraz przy tej zapaści finansowej rząd zamierza uwolnić ceny prądu elektrycznego, za którą poniesie polskie społeczeństwo. Więc to jest tak
O tych naszych zasobach to już wiele razy mówiłem. Ja tylko podaję te ostatnie fakty, które jedynie potwierdzają, że ten rząd doprowadzi tylko suwerena do totalnego wywłaszczenia, do ubóstwa żywnościowego, do ubóstwa medycznego, do ubóstwa energetycznego. Więc my jako Polacy, ci świadomi, bo ja też jakby z dużym szacunkiem pani Tereso odnoszę się do pani, bo jak gdybym miał dzisiaj powiedzieć, komu ufam na tym całym rynku, a pomimo tego, że tyle powstaje nowych stowarzyszeń, tyle powstaje jakby sił patriotycznych, tyle mediów patriotycznych, ja właściwie nie widzę nikogo oprócz inteligencji katolickiej i oprócz pani ruchu, pani Tereso, a jeśli cokolwiek innego jeszcze jest, to mam duże wątpliwości, a do państwa tej wątpliwości nie mam, bo swoim działaniem potwierdzacie, że na sercu wam jest dobro narodu, tak samo jak na sercu jest dobro narodu Obywatelskiego Komitetu Polskich Zasobów Naturalnych. Ale teraz, proszę państwa, jaka jest szansa, albo co trzeba zrobić, żeby te negatywne trendy odrzucić? No, sytuacja jest wręcz tragiczna, bo jedynie co możemy zrobić, to zmienić władzę, a zmienić władzę można tylko poprzez wejście do parlamentu z większością parlamentarną 51%. Bo proszę państwa, nawet gdyby udało się tym zjednoczonym, zintegrowanym środowiskom patriotycznym wystartować w wyborach i uzyskać 5 czy 10% poparcia, czyli wydawałoby się, że można by było być języczkiem uwagi, tak jak to czyni teraz partia Kukiza, mając tylko 3 głosy, decyduje, czy dana ustawa zostanie przegłosowana, czy nie. Ale proszę państwa, jeśli mówimy o bilionach złotych wartości naszych zasobów naturalnych, a tą świadomość mają te kapitały zagraniczne, oni doskonale o tym wiedzą i tego nikt nie odpuści, więc nawet gdyby doszło, że jakaś partia opozycyjna, taka typowo patriotyczna, dostała się do Sejmu, to miałaby na przykład 30 czy 50 głosów, to uważam, że Koalicja Obywatelska i z Prawem i Sprawiedliwością, gdyby oni też doszli do parlamentu, to oni razem stworzą koalicję tylko po to, nawet podzielą się łupami, tylko po to, żeby nie dopuścić, żeby z tego majątku korzystał naród jako właściciel tych najcenniejszych aktywów, które mogą generować setki bilionów złotych przychodów i biliony złotych zysku. Więc tutaj jest wymagana naprawdę wielka integracja środowisk, ale nie tylko integracja, ale również wszystkie środowiska partyjne, bo każdy ma inną specjalność. Jeden się zajmuje ustawą 447, jeden się zajmuje ustawą 1066, drugi 1499, inni znowu pandemią, jeszcze inni stop-nop, jeszcze inni 5G i tak można mnożyć te różne byty. Jeden się zajmuje Norymbergą 2.0 i tak dalej. Ale proszę państwa, jeśli my sobie nie uzmysłowimy, co jest najważniejsze z punktu widzenia racji stanu polskiego społeczeństwa, a tą racją stanu, ja jestem gotowy obronić tych naszych racji, że tą racją stanu są zasoby naturalne, bez których będziemy niewolnikami już na zawsze, bez których nie będzie państwa polskiego, to są takie zagrożenia. To idzie krok po kroku, idziemy w kierunku unicestwienia państwowości polskiej,
Oczywiście ja mówię o tej państwowości dla narodowości polskiej pochodzenia słowiańskiego, bo tu być może na ruinach tego wszystkiego powstanie inne państwo, które przejmie kontrolę nad tymi zasobami i one jako mniejszość narodowa będzie się bogacić, one wprowadzi tutaj apartheid, czyli mniejszości narodowe będą rządzić większością. Więc jakby zrobiłem tutaj jeszcze taką małą dygresję, ale znowu mówię, że jedyną szansą jest integracja wszystkich środowisk, ale również pod względem programowym. Bo dzisiaj do społeczeństwa trzeba wyjść z jednym czy innym przekazem. I my musimy sobie odpowiedzieć na to. Te wszystkie środowiska uważam, że powinni się spotkać i powinni spróbować porządkować sprawy według hierarchii ważności i wytypować to, co jest najważniejsze, przygotować odpowiedni marketing i z tym marketingiem politycznym i z tą ideą uwłaszczenia polskiego społeczeństwa na zasobach pójść we wszystkich okręgach tu wyborczych. I to jest taki skrót. Jeśli są jakieś pytania, to z przyjemnością bym odpowiedział.